trzech lat w Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nie Leni Polska edukujemy i wprowadzamy do debaty publicznej suwerenność żywnościową i agroekologię. We are all together because in agroecology at the heart of agroecology is knowledge, the sharing of knowledge. Najbardziej urzeka mnie atmosfera współpracy, zrozumienia wzajemnego. Że jest to pierwszy krok do naszej wspólnej pracy. Praktyków, tyle osób z kraju i z zagranicy, z różnych miejsc, których łączy ta sama idea. Marzenia. Ludzie łączą się, by razem świat zmieniać. Ej, ja mam trochę problem, trochę poważny chyba, bo przyprawia mnie o obłęd. Bywa, że tak często tonę w bezradności. Złości mnie marazm i brak skuteczności. Coraz więcej rad, jak być jako fair. Coraz więcej haseł, rób to, tamto zmień. Wiem, znam zasady, jak odpowiedzialnie żyć. Lecz chyba nie dam rady w tym systemie tkwić. Zaznaczam przy tym, że znam się z tematem. Od lat pijam na owsianym latte. Od wielu lat dobrze wiem, co jem. A słyszę ciągle, zmień się, zmień. Wkurza mnie tych porad wymiar jednostkowy. On przecież nie wystarczy, system jest do odnowy. Przewidywalna długość życia coraz dłuższa. A my żyjemy, jakby miało nie być jutra. Nic się nie zmienia i długo się nie zmieni. Zbyt wygodnie jest elitą, zbyt są zasiedzeni. Tak dziwna jest ludzkich dążeń postać. Gdy znajdą się na szczycie, chcą tam pozostać. Za wszelką cenę chcą tam pozostać. Szkolenie w zasadzie nie jest przystankiem końcowym, a jest tak naprawdę zaczynem dla tego, co uczestnicy szkolenia będą robić dalej. My tutaj budujemy umiejętności i dzielimy się narzędziami współpracy. Budujemy kompetencje liderskie, budujemy wiedzę z różnych tematów, od zmian klimatycznych i autonomii gospodarstw rolnych, po znaczenie współpracy międzysektorowej i międzyśrodowiskowej, po możliwości budowania sojuszy i umiejętności rozmowy z aktorami politycznymi, z instytucjami, z politykami i formowaniem naszych postulatów. Dyskusji, które tutaj były, które się toczyły, widać, że każda z obecnych tu osób jest prawdziwą osobowością, ma już wielki bagaż, ma już wielką wiedzę. W trakcie wydarzenia mamy bardzo ciekawe odniesienia, także rozmawiając o tematach społecznych, typowo społecznościowych, mamy przeniesienie w tematy ekosystemu. Tak właśnie działa ekosystem. Budowany jest fraktalnie, także od wyższych organizmów do niższe, czy też w drugą stronę. Bardzo skupiamy się na takiej perspektywie naszej, ale poprzez to, że możemy spojrzeć na globalny kontekst tych działań i możemy się zainspirować też zagranicznymi działaniami, ten rozwój jest jeszcze większy. We always need to understand that what we are doing in our territory has an incredible importance at regional, national, and international level. Na szkoleniu można zrozumieć pojęcie agroekologii od kontekstu globalnego do naszego lokalnego, czyli od tych praktyk, które używamy na co dzień w swoim gospodarstwie, wermikompostowania, przetwarzania żywności, uprawy gleby i wzmacniania jej fauny i flory, po tematy bardziej polityczne, czyli jak prowadzić organizację, jak wchodzić w rolę lidera, facylitatora, aktywisty i kogoś, kto może pozostać również bezpartyjny, bez opinii, może facylitować naszą rozmowę. To jest styl życia, styl jedzenia, styl używania, styl współpracy, kultywowania tradycji, przechowywania tego, co najcenniejsze jest dla nas, żeby zachować to dla następnych pokoleń. I to jest sedno agroekologii. Nasze gospodarstwo służy edukacji, jest gospodarstwem produkcyjnym. Robimy chleb, robimy sery, staramy się słuchać przyrody, uczyć się o niej i wytwarzać żywność, prawda? Bo to jest jakaś ingerencja w przyrodę, jak my chcemy wytworzyć żywność, ale no przyświeca nam to piękne hasło, że chcielibyśmy zostawić tą ziemię w nie gorszej kondycji, kulturze niż wtedy, jak ją przyjęliśmy. Także nie tylko teoria, także praktyka i praktyka na wielu poziomach. Praktyka i również spotkanie praktyków z różnych, naprawdę różnych środowisk. To jest bardzo fajne, bo ten tygielek pozwala nam na to, żeby wymienić te doświadczenia i żeby się zainspirować i naprawdę urosnąć w tej wiedzy. Sądzę też, że ogromną wartością tego szkolenia jest to, że my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy.
jest przestrzeń na pytania, jest przestrzeń na debatę, wymieniamy się w bardzo swobodny sposób poglądami i to powoduje, że rodzi się taka żyzna gleba do tego, żeby wyrastały pomysły i inicjatywy. In this schizophrenic world we need to advance and we need to promote an agenda that is really putting us, all of us on a healthy path. Dbałość o naszą planetę jest ponadpolityczna. Wychodzi poza nasze tożsamości narodowe, poza nasze afiliacje z organizacjami, poza naszą lokalność. Dlatego musimy wszyscy współpracować dla agroekologii i transformacji społecznej, która umożliwi nam życie dla kolejnych pokoleń.